firma Abarth Wrocław. Dziś przedstawiam niemieckiego klasyka, czyli Mercedesa C250 CGI w budzie W204. Silnik 1.8, czterocylindrowy o mocy 150 kW, czyli 204 koni mechanicznych. Jest osiągnięty dzięki turbodoładowaniu, a nie kompresorowi, tak jak było w poprzednich silnikach Mercedesa. I oczywiście z bezpośrednim wtryskiem benzyny. To są dość istotne zmiany, jeżeli chodzi o konstrukcję tego silnika. Czyli 1.8, 150 kW, 204 konie i do tego od dzisiaj instalacja gazowa marki Prince typu VSC DI2, czyli drugiej generacji, poprawiona instalacja bezpośredniego, a właściwie nie bezpośredniego, co pośredniego wtrysku gazu do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny, z dotryskiem benzyny w celu ochrony wtryskiwaczy. Auto, które dotychczas paliło około 10-11 litrów benzyny, będzie paliło około 11 litrów gazu plus litr mniej więcej benzyny w celu ochrony wtryskiwaczy benzynowych. Elementy instalacji gazowej są dość skrzętnie pochowane. Tutaj widzimy tylko filtr fazy lotnej, do którego musimy mieć dostęp przy każdym przeglądzie. Reduktor, którym możemy podregulować ciśnienie, jest niestety tam w głębi nadkola. A tutaj mamy sterownik od instalacji gazowej i złącze diagnostyczne, do którego musimy się podłączać na każdym przeglądzie. I jeszcze jest dodatkowy przekaźnik i bezpiecznik od instalacji gazowej. Wnętrze Mercedesa, jak zawsze, klasyczne i eleganckie. Oni jednak potrafią to jakoś ładnie połączyć. Deska rozdzielcza, bardzo czytelna i ładna. Gorzej z menu dodatkowym, na którym... O, widzę, że musimy jeszcze dolać płynu przed wydaniem klientowi. Gorzej, jeżeli chodzi o obsługę tego menu, jest strasznie skomplikowane i nigdy, mimo wielu prób, nie udało mi się tego do końca ogarnąć. A my dołożyliśmy tutaj jeszcze przełącznik benzyna gaz, który w tej chwili pokazuje, że jesteśmy na gazie. Logo Prince'a świeci się ciągłym światłem, a jeżeli byśmy go przełączyli na benzynę, to ono gaśnie. Przełączamy z powrotem na gaz. Chwilę mruga i zaczyna świecić ciągłym światłem, co oznacza, że już jesteśmy na gazie. A 5 niebieskich diod dookoła przełącznika u góry pokazuje nam stopień napełnienia zbiornika gazu. Zbiornika gazu, który został zamontowany we wnętrze po kole zapasowym. Ma pojemność 56 litrów i może pomieścić około 45 litrów gazu, co przy spalaniu 11 litrów gazu powinno wystarczyć na jakieś 400 km, chyba dobrze liczę. W takim razie na każdym takim tankowaniu klient ile zaoszczędzi, jeżeli na 100 km dotychczas 11 litrów po 5 zł to było 55, a będzie palił 11 litrów gazu po 2 zł to jest 22 plus litr benzyny to jest 27, a było 55. No to jest dosyć duża różnica, bo około 30 zł zostaje w kieszeni, czyli na każdym tankowaniu przy 400 km będzie 120 zł w kieszeni. Dosyć dużo, a po tych 120 zł w kieszeni i 400 km na drodze możemy podjechać na stację tankowania gazu i zatankować sobie gazu za pośrednictwem tego oto wlewu, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny. Cały, pełny wlew, do którego wkręcamy tylko zaślepkę i już nic nie widać, wszystko wygląda jak oryginał. Wszystkich tych, którzy chcieliby również jeździć za 2 zł i tankować gaz zamiast benzyny, zapraszamy do siedziby naszej firmy na montaż instalacji gazowej. Wszystkich tych, którzy już mają instalację gazową, tak jak ten klient z Mercedesa, który wie jak oszczędzać, bo nie jest to jego pierwszy samochód robiony w naszej firmie, to zapraszamy na serwisy, przeglądy, naprawy instalacji gazowych. A wszystkich tych, którym spodobał się ten film, interesują się naszą branżą, naszą firmą i chcieliby oglądać częściej takie prezentacje, zachęcam do odwiedzin naszego kanału na YouTubie, jak również kliknięcia dzwoneczka na nim w celu subskrypcji kanału, na którym prezentujemy również inne ciekawostki z dziedziny alternatywnych źródeł zasilania samochodów. Hej, na gazie!